Kosmetyki z kwasami złuszczającymi mają rewelacyjne działanie na skórę. Ale czy musimy z nich rezygnować wiosną i latem? Co z przebarwieniami i podrażnieniem skóry? Zapytam o to naszego kosmetologa Katarzyna jaworską i razem z Kasią stworzymy listę sprawdzonych kosmetyków z kwasami na wiosnę i lato. Cześć Kasiu. Witaj Natalia. Kwasy złuszczające, uwielbiane, polecane, ale jak to jest, czy one zawsze będą powodowały podrażnienie skóry? No i kolejne, najczęściej zadawane pytanie, czy będą powodowały przebarwienia? To zależy. Musimy tutaj e, dopasować odpowiedni składnik aktywny do naszej skóry, do jej kondycji, no i przede wszystkim pamiętać o stężeniach tego składnika. A czy jeżeli kosmetyki z kwasami nie złuszczają widocznie, to znaczy, że nie działają? No tutaj akurat możemy być całkowicie spokojni, ponieważ e, kwasy złuszczające wywołują takie działanie eksfoliujące zazwyczaj w wyższych stężeniach. To są stężenia zazwyczaj gabinetowe. Te produkty, które mamy w pielęgnacji domowej, są skomponowane tak, żeby to działanie było e, zminimalizowane. Więc jeżeli nie widzimy, tego efektu złuszczania, to absolutnie nie musimy się martwić, że ten produkt nie działa. On będzie działał, on będzie wykazywał działanie nawilżające, sebostatyczne czy przeciwstarzeniowe. Wszystko zależy od tego, jaki składnik aktywny wybierzemy. A czy kosmetyki z kwasami złuszczającymi możemy stosować wiosną i latem? Jak najbardziej. Nie ma tutaj przeciwwskazań. Możemy stosować przez cały rok doskonale. Tutaj w sezonie wiosenno-letnim sprawdzi się kwas migdałowy, mlekowy, kwas azelajnowy, kwas glikolowy również będzie świetnym rozwiązaniem. A czy jakieś kwasy są niewskazane na wiosnę i lato? Raczej nie. Musimy tylko pamiętać o stężeniach. Okej, okay. a czy jeżeli widzimy, że naszej skórze. Bardzo służy, przykładowo kwas glikolowy. To mhm. może on zostać w naszej pielęgnacji przez cały rok? Czy powinniśmy ewentualnie na wiosnę i lato wybrać niższe stężenie? Możemy wybrać niższe stężenie, możemy e, zmienić rodzaj produktu, który stosujemy, natomiast możemy z powodzeniem stosować ten składnik przez cały rok. Tylko oczywiście pamiętamy o ochronie przeciwsłonecznej, No to jest tutaj kluczowe. Najważniejsze. Mhm. A czy kosmetyki z kwasami złuszczającymi będą powodowały przebarwienia? Jeżeli zastosujemy je w odpowiedni sposób, to absolutnie nie ma takiej obawy. I nie musimy się też obawiać o stosowanie ich wiosną, latem, właśnie w kontekście mhm. przebarwień, pod warunkiem, że to będzie dobrze dobrany kosmetyk i że ochrona przeciwsłoneczna jest regularna. Tak, no musimy tutaj zwracać uwagę na całą formułę produktu, na to, jakie składniki aktywne też są dodatkowo w tym konkretnym naszym produkcie. No i oczywiście bezwzględnie pamiętać o tej fotoochronie. Super, w naszym sklepie topestetyk mamy z czego wybierać, jeżeli chodzi o kosmetyki z kwasami złuszczającymi, ale co polecasz szczególnie na czas wiosennoletni? Mhm. Wybór mamy bardzo szeroki i ja bym może zaczęła od takich produktów w formie lotionów. Świetnym rozwiązaniem, na przykład dla skór problematycznych, trądzikowych, będzie taki lotion z marki Paula's Choice. Tutaj mamy 2% kwasu salicylowego. Spokojnie możemy go stosować przez cały rok, i to będzie taki Produkt, który będzie sprawiał, że ta, nasz skórek będzie bardzo dobrze wyglądał i nie będzie zanieczyszczeń, więc on będzie pracował nad tą nadmierną keratynizacją skóry. Świetną propozycją jest również Lotion marki Biologic Research. Tutaj akurat mam Lotion Pigm 400, to jest typowy produkt na przebarwienia. I mamy tutaj niskie stężenie kwasów w synergii z wyciągami roślinnymi, które będą utrzymywały kolory skóry na odpowiednim poziomie. Jeżeli chodzi o ten lotion, to tutaj akurat warto też, żebyśmy podkreśliły, że mamy z czego wybierać, bo marka tak. Biologique Research ma dostępne cztery rodzaje lotionu i indywidualnie do swoich potrzeb skóry możemy też to dobrać. Tak, dokładnie. Jest lotion na przebarwienia, jest lotion dla skór wrażliwych również, bardzo delikatny, dla skór dojrzałych, no i dla skór typowo takich problematycznych, trądzikowych. Widzę płatki złuszczające. Ciekawy kosmetyk. Mhm. Polecałaby się je właśnie do stosowania wiosną i latem? Ja bardzo lubię takie produkty. Sama w domu również je stosuję. Tutaj mamy płatki z kwasem azelainowym. Ciekawe w tych płatkach jest to, że w zależności od tego, jaki typ skóry mamy, tak możemy je stosować. Mogą być. Co wieczór przy skórach takich bardzo trądzikowych, problematycznych. Jeżeli nie ma aż takich potrzeb, możemy je stosować dwa trzy razy w tygodniu, możemy raz w tygodniu, pełna dowolność, a będzie ten produkt powodował, że ten koloryt skóry będzie jednolity, nie będzie niedoskonałości. Widzę też bestsellerowy kosmetyk u nas w sklepie Lotion Jean Marini, który jest dostępny też w zestawie Skincare Management System. Czym wyróżnia się ten kosmetyk? Tak, tutaj mamy trzy rodzaje kwasów. Kwas glikolowy kwas salicylowy i kwas azelainowy. To jest taki produkt, który działa w zasadzie na wiele przestrzeni na naszej skórze, czyli będzie pracował nad jednolitym kolorytem skóry, będzie niwelował niedoskonałości, będzie odświeżał nasz naskórek. Więc jest to produkt, który możemy stosować bez wątpienia cały rok. Warto podkreślić, że on występuje w dwóch formach. Ten, który tutaj mamy, to jest lotion rekomendowany bardziej dla skór mieszanych i tłuszczowych. Z tych. Natomiast występuje też w postaci kremu, bardziej odżywczego dla skór, bardziej suchych, dojrzałych skór, żeby pamiętać o tej barierze hydrolipidowej, to również tutaj mamy taki odpowiednik tego produktu. I w formie kremu też mamy połączenie trzech kwasów. Dokładnie. Stężenie jest takie samo. Składniki są te kwasowe takie same, natomiast ta kompozycja jest troszeczkę inaczej opracowana. Jeżeli mówimy o kremie do twarzy, to widzę też ten marki Syzderma, mm -hmm. również bestseller w naszym sklepie, dostępny też w wielu ciekawych zestawach. Mm -hmm. Dla kogo ten kosmetyk jest polecany? Ja bardzo lubię ten krem rekomendować dla skór naczyniowych, bardziej wrażliwych, ponieważ on ma tutaj kwas azelainowy, ale sama formuła jest taka jak lekkie masełko, jak budyń, bardziej odżywcza, więc skóry nawet bardzo wrażliwe mogą być spokojne, że ta bariera hydrolipidowa będzie zachowana i ten produkt tutaj o to odpowiednio zadba. Kosmetyki z kwasami są również dostępne w formie masek pielęgnacyjnych. Mhm. Wiemy, że nasi klienci uwielbiają ten rodzaj kosmetyku, możemy stworzyć taki domowy zabieg, i też mamy tutaj taką maskę, prawda? Tak, e, świetna propozycja marki Quest e, z kolei. Tutaj mamy miąż z dyni, w synergii z kwasem migdałowym i mlekowym. Jest to maska, która jest rekomendowana, skórą problematycznym, z niedoskonałościami, z trądzikiem, ale też będzie świetna jako takie e, odświeżenie skóry, nadanie jej e, takiego promienistego e, wyglądu, więc tutaj jak najbardziej polecam tą maskę do stosowania również w sezonie letnim. Raz w tygodniu e, możemy sobie zaaplikować. Wszystko też zależy z jaką skórą mamy styczność. Wspaniale. Podsumowując, kosmetyki z kwasami możemy stosować przez cały rok, ale wszystko zależy od tego, jakie są potrzeby naszej skóry, no i do tego odpowiednio dobieramy kosmetyk, kwasy, ich stężenie, stężenie i częstotliwość stosowania. Mamy z czego wybierać bo pokazałeś dzisiaj ilotion, maskę, e, krem, płatki złuszczające, więc tak naprawdę myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, jak najbardziej. Wybór jest bardzo szeroki, więc jeżeli na co dzień w tym momencie jesienno-zimowym na przykład stosujemy kremy intensywniejsze, to możemy sobie szukać takich alternatyw też dodatkowo w trakcie wiosenno-letniej pielęgnacji. Warto tutaj jednak postawić na to indywidualne podejście, dlatego też mamy bezpłatne porady kosmetologów, warto z tego korzystać, dobierać kosmetyki odpowiednio do potrzeb swojej skóry, tak żeby właśnie przez cały rok jak najlepiej jest stosować. Tak, tutaj indywidualna pielęgnacja dopasowana w kontekście skóry to jest podstawa, od której zawsze powinniśmy wychodzić. Super. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję Natalia.